I cześć, Maszki, z tej strony Trenor, w kolejnym odcinku Star Wars 4 na wakacji KZ Redux, Polska do Z, Krzyżowcy. W ostatnim odcinku, no, Niemcy zaczęli przeciwko nam robić Orgola, co nie jest zbyt przyjemną sprawą. No i w tym odcinku, no niestety nic innego nie możemy zrobić niż zaatakować Niemcy. Z tego względu, że musimy trzymać na granicy z Niemcami po prostu dywizję. Więc... no niestety, zaczynamy. Na szczęście oni muszą przejść całą Syberię, żeby tutaj coś zrobić, więc mamy czas. I tak, wezwałem swoich sojuszników, żeby tutaj stali. To jest po prostu takie typowe, wiecie, żeby po prostu tutaj mi zajmowali terytoria, żeby oni za bardzo tak nie mieli... Nice. Też jest fajny dźwięk. Żeby oni po prostu tutaj nie mogli przepchnąć. Oczywiście to są tak naprawdę dywizje, jak to powiedzieć, no sojuszników, którzy nie są w wojnie, ale my przyjęliśmy, więc w sumie to jest takie jakby nasze dywizje. Tutaj widzę, że się już rozkazy zmieniły, więc to co zawsze robimy, czyli bierzemy to i atakujemy. Bierzemy to i atakujemy. I to powinno być ok. Jeżeli chodzi, to robiłem trochę test rana. Wygląda ładnie, ale muszę się oczywiście skupić na tym, bo w pewnym momencie oni po prostu potrafią, że tak powiem, wejść od tyłu, że jakieś tam popchnąć, na przykład tutaj i tutaj przejść. Tutaj na przykład też, więc zostawiamy te dywizje tutaj i niech one po prostu stoją, bo oni po prostu chcą przejść przez ten kraj i później wejść tutaj, a my po prostu nie możemy na to pozwolić. Tutaj widzę, że część naszej dywizji sobie radzi, część sobie nie radzi. Oczywistością jest to, że mogą sobie nie poradzić. Możemy was wysłać, żebyście coś tam pomogli? Moglibyśmy, ale lepiej nie. Więc wojna niestety jest taka bardzo na wytrzymanie. Tutaj jak sami widzicie, jakieś dywizje tutaj przeszły, bo mogły. I dosłownie tutaj trzeba kogoś trzymać, żeby nie przechodziły. To jest najgorsze. Dobra, trzymajcie się. I oczywiście to nie jest jedna z najpiękniejszych wojen na świecie. To nie jest taka, że o, będziemy ciągle ich pokonywać, tylko że będziemy musieli po prostu od czasu do czasu... O, właśnie na przykład coś takiego, że oni się już znowu połączyli. No i niestety, no, Niemcy bardzo się wzmocnili, więc... szczerze powiem, trudno mi określić, jak oni tutaj sobie poradzą. Oni tutaj powoli będą coraz mniej dywizji wysyłać, więc to jest najgorsze. My, co teraz możemy zrobić, i jako że sobie wydaje mi się, że powinniśmy zrobić, to po prostu stanąć i nic nie robić. Kompletnie nic. Tutaj już nikt zapewne nie przyjdzie, więc możemy po prostu stać. I będziemy po prostu stać, nic nie robić i... czekać na cud. No tak, no szczerze powiem, tutaj trzeba po prostu sobie zmniejszyć produkcję czegoś i zacząć produkcję właśnie dywizji, no i powoli sobie dorabiać armię. Bo mamy to, tylko że nie mamy właśnie dywizji, których nie tworzyłem ze względu na to, że nie było aż tak bardzo potrzebne. Więc tak, samoloty. Ukrainy możemy was wysłać. Tutaj was wyślemy do Polski, a wy nie macie rozkazu, więc wyślemy was tutaj. Nie chodzi o to, że musimy po prostu się bronić i tyle.
Więc to, jak sami widzicie, nie jest zbyt ciekawe. Uff, mordę jeża. No i tak, sami widzicie, to jest kompletny chaos. To jest, że tak naprawdę ich dywizje same chodzące po prostu nam blokują przejście, żeby odciąć. O, i straciliśmy dywizję. Super. Więc po prostu to jest takie coś, że dywizję tracimy, wysyłamy nowe. Bez doświadczenia, ale trzeba wysłać. No i jak sami widzicie, to jest w pewnym momencie koniec, koniec i jeszcze raz koniec, bo jest ich zbyt dużo. No jeszcze sobie trzymamy się, ale tutaj nie ma żadnych myśliwców. Tutaj trochę wysłaliśmy, ale zobaczcie, ile ich jest tutaj. Po prostu AI w pewnym momencie szaleje. Ono szaleje po prostu. Ono wyprodukuje tak mnóstwo dywizji, tak mnóstwo właśnie samolotów, że po prostu się nic nie da robić. Więc jak się jakoś trzymamy, to po prostu się jakoś trzymamy, no ale w pewnym momencie po prostu my paniemy. Ja sobie tutaj zostawiłem tych, bo mogę sobie zawsze zrobić o tak, wziąć ich, poszukać, czy właśnie już jakieś dywizje porobili. Oczywiście oni stracili dużo manpowera, muszą też produkcję zrobić od początku, ale może coś będą mieli. Więc jeżeli coś mają, to zawsze mogę wysłać tutaj. Nie muszą być dobrymi dywizjami, one muszą być po prostu. Nasi sojusznicy też mają trochę dywizji, już widzę. Stworzyli sobie. Więc na tym to polega. Po prostu czekamy, czekamy i jeszcze raz czekamy. Nowe dywizje wysyłamy od razu. No i co później możemy robić? Na przykład, nie wiem, jest gdzieś jakaś taka fajna prowincja, na przykład ta. Tutaj mają 5 czołgów, ale my mamy tutaj jakieś 7 tych, więc tutaj zostawiamy jedno i wypchnęliśmy ich. Super. Teraz niech oni przestają mnie atakować, znaczy się tak, żeby mógł cokolwiek zrobić. Zostawiam tą jedną dywizję. Zostawiłem tą jedną dywizję. Nie, zostawiłem całą armię. Bierzemy tutaj połowę. Przebijamy się. No się nie przebijamy, dlatego że się nie przebijamy. Czyli się nie przebijamy realnie. Bo dosłownie to jest trochę też takie pytanie. No i wypchnęli nas. No niestety nie udało się. No i tak to będzie wyglądało, że szukamy jakiejś możliwości okrążenia. Robimy to. I może się nam udać, może nie. Tutaj na przykład jest dużo nas ciągle atakuje, więc spróbujmy wziąć tyle. I przepchnąć się o tak. No się nie daje. No dosłownie teraz mówię jak poradnik. No, to jest po prostu gra w 45 roku. Państwem, które tak naprawdę walczyło przeciwko słabym przeciwnikom i zostało zaatakowane w sumie tylko dlatego, że oni mieli możliwość tego zrobienia. To nie było tak, że oni, nie wiem, mogli to zrobić dopiero teraz. No, oni mogli to zrobić w ogóle wcześniej. Tylko przez to, że no teraz dopiero ukończyli wszystko i teraz mogą to zrobić, no to to robią. I ja nie mogę tutaj, wiecie, ich wysłać do tyłu, że coś takiego, że o, mogę sobie tutaj nic nie stawić. Oni jak zobaczą pustą granicę, to oni zaatakują mnie.
Więc lepiej, żebym ja ich zaatakował, niż żeby po prostu. Niż żeby po prostu tutaj było, że oni mnie zaatakują pierwsi, więc no niestety. Tutaj też jest coś takiego, że moglibyśmy spróbować ich okrążyć, ale nie da się, dlatego że część naszych dywizji po prostu nie ma dosłownie możliwości. Tutaj mamy jakieś wielkie dywizje, ale o. Kurde, szkoda, że to jest kilka armii. Możemy zrobić coś takiego. Nie wiem, czy nawet się uda. Tutaj nawet nie mogę zbytnio przeciwko jakiemuś kroju wysłać właśnie tego Cypher, dlatego że może po prostu w pewnym momencie takie, że o, tutaj są jednostki innego kraju i nie da się. Więc ha ha ha, hi hi hi. O, Logistic Wizard to akurat jest fajne. Oj, coś się zepsuło. Okay. Więc dosłownie tutaj część dywizji może dostać, znaczy część dywizji, część generałów może teraz dostać te traity, dlatego że mogę. Ogólnie to, co zrobiłem, tak cheatowałem, to po prostu połączyłem tutaj, że mam te dywizje tutaj i one powoli po prostu przychodzą tutaj do mnie. Więc mogę w każdym momencie po prostu wezwać dywizje i one po prostu mi tutaj wspomogą. No i już nic dalej nie pójdzie, dlatego że część tych dywizji po prostu jest zbyt słaba. Część dywizji przyjechała jakaś, ale jest zbyt słabo. No i na przykład tutaj mamy jakieś takie dywizje, no ładnie to idzie. No ale tutaj mamy inne dywizje, które bardzo fajnie by było, żeby poszły, ale ciągle są atakowane. No ale no, udało się. Ale tutaj akurat się zbrało z jakiejś miliard dywizji, która coś tam się stało i nawet nie wiadomo, co się dzieje tutaj. O. O i widzicie, i wjechało. To akurat jest taki, jak to powiedzieć, modelowy przykład cheatu wykorzystanego przez AI, ponieważ po prostu to jest, że wjechało, kiedy już było przyjęte i nie powinno go w sumie nie powinni w sumie tego przejmować. No i zobaczcie, tutaj jest po prostu bitwa wielka o nic. Nie mogę nawet zbytnio popchnąć, dlatego że zobaczcie, ile się zespawnowało lekkich czołgów. To są wszystkie lekkie czołgi. A więcej na mojej armii. Jak to wyślę, to po prostu powoli się zdobędzie. Dobra, wiecie mi. To jest znowu wojna, tak jak kiedyś było. Pamiętacie, że mieliśmy tą wojnę i tam się jakoś trzymaliśmy. Później przyszli Rosjanie, teraz Rosjanie oczywiście nie są z nami. No i jakoś tak wyszło. No ale teraz, no jak sami widzicie, no Rosja nie jest z nami. Tutaj my jakoś się trzymamy, no ale pewnego momentu po prostu, no straciliśmy nawet działo jedno, więc po prostu jest słabo. Ja bym, jeszcze żebym powiedział, na tym momencie ja bym skończył. Fajne było to, że mogliśmy przejąć to. Fajnie właśnie było to, że mogliśmy przejąć ten, jak to powiedzieć, to z łatwością. Nie musieliśmy się bić. Teraz jakbyśmy się bili, to miałem serię z Krety, no to jest dosłownie, trzeba się przygotować tak, żeby po prostu sojusznicy przyszli, bo oni po prostu tam mnóstwo tych dywizji zapakują. I teraz jest takie pytanie, czy można coś okrążyć? No pytanie bardzo proste do odpowiedzi. Nie da się, ponieważ to oni nas okrążają. Stracili już 3 miliony, waląc wszystko w nas. Kto najwięcej? Zapewne Niemcy. Tak, Niemcy. Po prostu walą nas wszystkim. Nepal jest z nami, dlatego że przez przypadek to łączył, ale on jest w głębi. O nie, teraz się zorientowałem. Oni przecież padną wszyscy, przecież oni w pewnym momencie będą się zmieniać i wiecie, i wtedy po prostu im wszystko padnie. Kurde. No, mogę sobie brać ich dywizję. No Chiny to jest chyba najlepszy przykład, jak tutaj brać dywizję.
Najbardziej bijały tybetańczyk, jakikolwiek widziałem. I dosłownie, to jest coś takiego, że biorę sobie, w pewnym momencie będę mieć mega wielką armię takich słabych dywizji. Mogę jeszcze zapewne jakieś ukraińskie, mają 12 dywizji. Ile wziąłem? 39 dywizji. Wow, nie powiem, to jest znakomity wynik. O, i oni też mają te dywizje. Nazywają się Crack Division. Okej. Aha. Wiecie, mi naprawdę to jest ból. To jest ból totalny. No i teraz te wszystkie dywizje lecą. No ta armia to jest oczywiście dosyć potężna. Ale boję się o jakość tych dywizji. Jakieś samoloty już tutaj są? Nie ma. Tutaj w ogóle żadnych samolotów nie powinienem wysyłać. Jakieś samoloty są. No i atakują. Manpowera im w ogóle nie zbraknie. No, mają deploy 3 miliony. Dobra, w takim razie, jako że to jest już taka minuta, no to mogę tylko pokazać ze strony niemieckiej, jak to jest. Więc tak, 275 dywizji, ale nie chodzi nam o to, chodzi nam o ten front. 111 dywizji, no my mamy trochę więcej, ale chodzi o to, że jeszcze sojusznicy są. Mają 3 miliony, jeżeli chodzi o dalszy manpower. My też mamy dosyć sporo manpower. Tutaj oczywiście jakoś atakują. No i no, powoli się przedrą przez to. Tutaj też mają coś, ale nasi sojusznicy nawet nie mieliby siły, żeby się obronić z tymi dywizjami, które wzięliśmy. I główną siłą jest oczywiście czołgi. Czyli, że oni są tymi, właśnie jeżeli chodzi o czołgi. Mają 400 fabryk militarnych na tym, co tutaj jest. I teraz patrzcie na mnie. 100 fabryk militarnych. Wow. Nawet jakbym próbował coś zrobić, to się by mi nie udało. Dajcie chwilę. Teraz typowo sprawdzimy statystyki. Byliśmy ósmi na świecie. Więc tak, oczywiście Niemcy na samym początku, bo oni są wypostowani. No i kilka krajów tam. Żaden z naszych sojuszników nie jest przed nami, więc to jest ważne. W ogóle Czechy są na trzecim miejscu, dlatego że mają wielkie lotnictwo. My, jeżeli chodzi o lotnictwo, jesteśmy na dobrym miejscu, nie powiem, ale i tak nadal słabi. Produkcja też nie jesteśmy. No i terytorialnie oczywiście też nie będziemy, bo jak to możliwe. Ameryka jest dziwnie terytorialnie, zazwyczaj to Rosja czy coś takiego. Więc na tym się kończy seria. Nie, ja mówię, nie każda seria będzie się pięknie kończyła. Ta seria pięknie się toczyła do momentu, kiedy no Niemcy nie chcieli wypowiedzieć przeciwko nam wojnę. Ja tak naprawdę nic nie bym mógł zrobić, bo to było z fokusa, czyli że to by nigdy się nie skończyło, to by ciągle stało. Ale okej, okay. Następna ścieżka to jest ścieżka kolejna z tej gałęzi no drzewka. To jest akurat ścieżka, którą wydaje mi się jest najbardziej overpowered ze wszystkich, więc ciekawie, że idę od najgorszej do najlepszej. Więc może się udać, będzie ścieżką też dziwną. Nie powiem, że nie jest dziwna. Ale tyle z tego było, myślę, że jeżeli jesteście zainteresowani jakąkolwiek taką świetną, jeżeli serią z Polski, to myślę, że poprzednia była dobra, nie była znakomita, ponieważ, no, powiem szczerze, w pewnym momencie po prostu nie miałem już czym wojować. Więc z wami trochę zapraszam do kolejnych serii, no, też zapraszam do komentowania i mówienia, jakie serie, bo naprawdę nie... Nie jesteś.
Nie chce mi się grać ciągle Polską. To ja rozumiem, że Polska a duże to jest granie Polską, ale chcę zagrać może już Polską jako socjaliści, chcę zagrać jako Polską, która pójdzie, nie wiem, z Austrią, Polską, która zrobi Rzeczpospolitą obojga narodu, ale granie tak, takimi Polskami to naprawdę jest nużące i po prostu to jest coś takiego, że ja po prostu, jeżeli coś jest, co takiego nie ma ciekawego, to ja to usunę, ja nie nagram z tego odcinka, ja po prostu poczekam do momentu. Ale po prostu sami zobaczcie, jakie tutaj mamy. Największe, tutaj największe to teraz, 10% świata przyjętego, 7000 czołgów, 96 A-shot, no. 9 godzin tylko grałem, jak sami widzicie, to nie jest takie, że grałem tutaj mega długo. Tam, no, tutaj nadal jest. Medium tank, no nie szedłem coś innego tutaj też wyprodukowanie, więc w ogóle żadnych nie wybudowałem, ciekawe. Więc jak sami widzicie, no jakoś poszło, dobra, ale już nie będę przedłużać, dobra, to hej.